Zapomniani, odzyskani. Czyta Sylwia Hutnik. Andrzej Kijowski. W swoich gustach literackich Andrzej Kijowski, eseista, krytyk i prozaik, daleki był od powszechnie przyjętych kanonów. Beketa nie szanował, a jego twórczość uważał za tani bełkot. Jedną recenzją unieważnił i przekreślił złego Tyrmanda. Ciosy zadawał jednak celnie i boleśnie. Przed jego sądami, często prowokacyjnymi i formułowanymi pod wpływem chwili, drżeli pisarze już uznani i czytani. W jego dzienniku aż kipi od zjadliwych, ironicznych komentarzy. Ale te zapiski to także świadectwo głębokiej i dojrzałej duchowości, wadzenia się ze sprawami fundamentalnymi, z wielką historią w tle. On był duszą w ruchu, miał powiedzieć Artur Międzyrzecki po jego śmierci. Przyjemność pisania? Nie zaznałem. Przeczuwałem ją często, przeczuwam nadal. Byłem jej bardzo blisko, ale jej nie zaznałem. Jaka ona jest? Fizyczna, psychiczna, umysłowa? Samo wodzenie piórem po papierze i stawianie na nim ładnych znaków, czy wypisywanie się, czy kombinowanie? Zdaje się, że dotychczas odczuwana przeze mnie przyjemność pisania polegała wyłącznie na antycypowaniu czekającej mnie sławy i niemal w szyku zdań słyszałem już pochwalne wrzaski różnych osób, dla których pisałem. Pisałem tak, jakbym oceniał sam siebie. Stąd brak przyjemności przy czytaniu. Jakże miałem z czytania mieć jakąś przyjemność, skoro te zdania, te metafory, te puenty, te historie wymyślił kto inny i kto inny zebrał za nie pochwały? Odnaleźć przyjemność pisania to znaczy zarazem odnaleźć, pojąć, docenić przyjemność bezinteresownego czytania –